faktycznie to mój kolega zarządu Seju. Natomiast ja powiem o tej filozofii, która nam przyświecała i przez to podjęliśmy to ryzyko. To, co chcemy zbudować w ramach Grupy Jastrzębskiej, to zbudować cały sektor energetyczny oparty o odpady, które posiadamy w grupie, jest jakby też ukoronowanie słów pana premiera Tuska, który powiedział na targach publicznych półtorej miesiąca temu w Katowicach, że główne źródło energii w Polsce jeszcze przez wiele lat będzie pochodzić z węgla. I nie mamy się co oszukiwać. Natomiast uzupełniane będzie z innych źródeł, które w coraz większym stopniu będą w tym bilansie energetycznym występować. My jako producent węgla, który ma zlokalizowane kopalnie na południu Polski, w pierwszej kolejności budowaliśmy nasz biznes w kierunku przetwarzania tego węgla na produkt wyżej przetworzony, a więc na koks. Zgrupowaliśmy w grupie trzy duże koksownie w Polsce, to jest Dąbrowa Górnicza, to jest Wałbrzych, to są koksownie zabrzańskie. Natomiast kolejnym etapem naszego rozwoju, oprócz tego podstawowego, górniczego, dostępu do zasobów, jest budowa energetyki. Energetyki opartej o surowce, które posiadamy w grupie, poprzez budowę małych, rozproszonych źródeł wytwarzania. Dlaczego małych? Nie mamy kompetencji do budowy wielkiej energetyki, natomiast możemy wykorzystywać te nasze odpady i budować energetykę rozproszoną, a zarazem energetykę dla nas bezpieczniejszą, bo to są projekty stosunkowo mniejsze, na które jest łatwiej pozyskać finansowanie, co do których łatwiej jest podjąć to ryzyko. Jakie są te surowce, które my posiadamy, często surowce uboczne czy to odpady? W koksowniach mamy gaz koksowniczy, który wykorzystujemy i dzisiaj jesteśmy już na etapie budowy dużej elektrociepłowni w Dąbrowie Górniczej, prawie 60 MW. Mamy węgiel niskiej jakości, który nie powinien trafiać do handlu, to są różnego rodzaju muły węglowe, które chcemy spalać w sposób bardziej ekologiczny na urządzeniach specjalistycznych dedykowanych do tego typu spalania. I to jest właśnie ten projekt kotła fluidalnego elektrociepłowni Zofinka, który ma podmienić stare urządzenia, które tam funkcjonują, też w związku z jedną z dyrektyw Unii Europejskiej w roku 2016 powinny zostać wyłączone moce energetyczne o niskich sprawnościach. Więc to jest dla nas i element ten, że spalamy te produkty, które nie były produktami handlowymi, które przyczyniają się do niskiej emisji, o tym dużo się ostatnio mówiło w mediach, że powinno się węgiel wyeliminować z rynku, bo tworzy niską emisję. Ja nie jestem za tym, żeby rzucać takie hasła skrajne. Natomiast powinniśmy na pewno wyeliminować węgiel niskiej jakości, który ten efekt niskiej emisji napędza i produkować, wysyłać na rynek węgiel, który będzie sprzyjał ekologicznemu jego wykorzystaniu. Kolejne źródło energii to jest metan, który wydobywamy przy okazji wydobycia węgla kamiennego, więc ta cała nasza energetyka jest skonstruowana w oparciu o te odpady, jak jest metan, węgiel niskiej jakości i gaz koksowniczy. Myślę, że jako grupa koło roku 2016 powinniśmy mieć około 300 MW zdolności wytwórczych energii elektrycznej, plus oczywiście bardzo dużo ciepła, które temu towarzyszy. Natomiast jako grupa zużywamy około 160 MW. Także oprócz tego, że będziemy samowystarczani, że podniesiemy swoje bezpieczeństwo, to będziemy też mieli dodatkowy produkt, który będziemy mogli skierować na rynek, no i oczywiście generować zyski dzięki temu dodatkowemu produktowi. O samym tym projekcie energetycznym powie pan prezes Gawlik, który ten projekt finalizuje w tym momencie, bo przygotowania trwają przynajmniej od 2 lat. Wiele ryzyk jest przy tego typu projektach, ale jak powiedziałem, te mniejsze projekty energetyczne pozwalają minimalizować te ryzyka, dlatego chcemy jako Jastrzębska Grupa być obecni zarówno przede wszystkim na rynku węgla, ale też koksu, jak i dodatkowo na rynku energii w przyszłości, z tym, że według tej naszej filozofii wykorzystywania odpadów rozproszonych. Dziękuję panie prezesie. Proszę teraz przedstawicieli SEI, JSW, BGK i ABIOR o złożenie swoich podpisów na egzemplarzu.